kochani, zgadnijcie, gdzie my jedziemy. Ja, Patryk i Szaczku. Zgadnijcie, a nie zgadnijcie, więc wam powiem. Jedziemy do papugarni. Jedziemy, ponieważ wyczytałam, że tam można papugi brać na ręce, że one siadają i można je karmić i w ogóle, że są takie super kolorowe. I nigdy nie widziałam papugi na żywo. A, samochody, poczekajcie. Nigdy nie widziałam papugi na żywo, więc bardzo się cieszę, że zobaczę ich tyle. Więc jeżeli byście chcieli, żebym z Patrykiem odwiedzała więcej takich fajnych miejscówek ciekawych, to oczywiście zostawcie łapkę, subika tam na dole i napiszcie w komentarzu, chcę więcej takich odcinków. Kto zostawi taki komentarz, to ja poserduszkuję. I teraz lecimy. Nagrywo się? Czy to się nagrywo? Uuu, widzowie! Zobaczcie, kto ze mną. Witam serdecznie, cześć, cześć. Jest ze mną Patryk i Patryk idzie dzisiaj ze mną oglądać papugi. Idziemy teraz do środka, zapłacimy sobie bileciki. Każdy pisze, płaci osobno, jakbym chciała tylko. Ja nie mam pieniędzy. Dobra, to tym razem zapłacę za ciebie. Niech mi będzie już. Mamy już karmę i Patryczki po... O nie, upadł mi. No, starość, nie radość, wiecie jak jest. Idziemy się bawić i co, nie mogę się doczekać. Musieliśmy zdjąć całą biżuterię, żeby nie podziobały, tak? Żeby się nie tak. Gawiły, żeby nie ukradły. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale bałem się, że to będzie śmieszne. Dobra, idziemy, bo się już nie mogę doczekać. Spójrzcie! Cześć! Ja się trochę boję. Chyba, nie masz tu nic biżuterii? Dobra. Uwaga, wchodzimy. Odziębię cię od razu. Cześć, mam patyczek. Chcesz patyczek? Zobaczcie, jakie one są. Masz drugą już. Matko, trzymaj. Moje włosy chyba muszę związać. Trzymaj. Lecą na mnie. Zobaczcie, co mam. Ej, ja się boję. O Jezu, jak jest... Zobaczcie, są duże i są małe. I zobacz, taka piękna. Na duże trzeba uważać. Patrzcie tą. Ja się nie znam na papuszkach, więc dużo wam o nich nie powiem. Cudowno. O, jaka malutka myszka. Chcesz troszkę? No to częstuj się. Ej, ja się boję im tak dać, jak on... Patryk! Kamerzysta został papugę różową. Na głowę? Na tobie jest. Ładna jest. Dobra, idziemy papuszko. Ej, czy to widać, jak ja jestem przerażony? A ty musisz nagrywać, ty masz taką samą jak ja, Szaku. Patryk, ojejku, nasrała. Chcesz zjeść? Ej, dobra, zjada sobie grzecznie. Zobaczymy, czy faktycznie się bawią patyczkiem. Ta się nie bawi, a ta się bawi? Zobacz, zobacz. Jeszcze. Chciałabym wam pokazać piękną, ogromną papugę, która wygląda jak z bajki. Spójrzcie tam, ona jest piękna. To jest chyba jedna z piękniejszych papug tutaj. Proszę cię, nie rób kupy na mnie. Spójrz, jak walczy. Dawaj tego, dawaj. Patrz na Patryka, o masz. Ukradła mi jedzenie. Ukradła mi całe jedzenie. No to ja, patrz, i je sobie. No. Oddawaj jedzenie. Czy ktoś tutaj mówi? Cześć. Cześć. Ej, ukradła mi patyk też. Ja się ich za bardzo boję, one mi wszystko ukradną, nie? Nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. Jeżeli kiedykolwiek byliście w papugarni, albo nawet macie papugi, to napiszcie w komentarzu, jakie macie papugi, jakie mają kolory, czy są duże, czy są małe. Są świetne. Patryk, ja chyba chcę papuga. Teraz ty chcesz troszkę? Proszę. Ja się za bardzo boję. O matko, masz na głowie! Ma na czubku głowy papugę. Ja się najbardziej boję tego, jak je teraz zgonić. Szaku, daj ci nagrał. Jestem piratem. O! Jedna se poszła. Co mówisz? Żeby zostawili lajka? Co? I suba? Lajka i suba, ona mówi, żebyście zostawili. Niesamowite, a chcesz zjeść za to? Zobaczcie, jak patyczek mi zjadła. Ja się boję teraz rękę odłożyć. Hej! Co, bo duża ukradła, bo ja jej dawałem. Proszę bardzo, poczęstuj się. A lubisz ej. Patyczkiem się bawić? Ej, no ona musi zejść, musi się zwrócić. Na kamerze nam papuga usiadła. Ja nie wiem, jak z tymi papugami się obchodzić. Mogę jej dać patyczka. O, patrz, faktycznie gryzą te patyczki. Gryzą, no? Gadą, no. A ty chcesz to? Ale to jest piękne. To jest po prostu... Ja się, Patryk, zakochałam. Ej, czy ona na mnie nie nasrała czasami? O kurde. Nasrała? Tu, patrz, jak ma. Nie, kłamiecie. No masz. Mam drugą teraz na ręku. Kłamiecie mnie. Narobiła ci strasznie. Patryk. Co? Musimy coś z tym zrobić. Nie, kłamiecie. Kłamiecie, kłamiecie. Boże, ja sztywnie... Wystraszyłam ją, przepraszam. Halo? Ona się pyskiem łapie mnie. Zobaczcie. No zobaczcie na tą papugę.
wyjadła i trzyma w ręku. No zobacz, co tu się dzieje. I ona wszystko wyjdzie. O, ty, cwaniuro. Ale cwaniura, ty. Ej, zobacz na tą dużą, co ona wyczynia, ty. To jest cwania pierwsza liga, nie? Ona łapie się dziobem, nóżkami i chodzi po kratkach. Trzyma się na jednej ręce właśnie, znaczy nodze. Ale mamy szczęście, że nas jeszcze nikt nie osrał. A mnie się różowa cały czas trzyma i... Tak, ona śpi. Ona zamknięte oczy miała. Ale Misiek, to już mnie boli, jak ona tu siedzi. Ona ma zamknięte oczy, spasowałeś. Śpi? Ona piękne są, co prawda, ale naprawdę to jest taki paraliżujący strach aż. Ciekawe, czy one przychodzą, bo liczą właśnie, że jedzonko dostaną. A ty nie masz nikogo? Nie. Ja mam różową. Pinki mam. Mam jedzenie. Masz dwie pinki, chciałbym. Mam jedzenie, kto chce do mnie przyjść? Tylko uważaj na duże, bo ci ukradną żarcie. Kto chce ode mnie jedzenie lub patyczek? Za co jedzonko? Czekaj, jakby ona mi usiadła na ramieniu, to bym się zesrał ze strachu. Zesrać to się ona dopiero zesrała. Chcesz jedzonko? Nie chcę. Co tu się dzieje? Latają nad głowami wszystko. O, jeszcze kamerze. Ale masz piękną Mati. Żółtą. Ej, nie wolno zabierać. Chciała mi zabrać. Patyczka? To nie, całe jedzonko. Ona włożyła dziób sobie w ten i ona idzie spać. Ale to weź ją może ode mnie. Nie, bo ona gryzie. Nie gryzie ona na pewno. Spójrzcie. Ona włożyła dziób do tyłu i ona będzie teraz spała, czuwała. No to chciałabym powiedzieć, że utuliłeś sobie nową pinki. Jaka piękna czerwona. Gdzie to tam na dole? O, właśnie to wygląda jak papryka niedojrzała. Przepraszam. Kto chce mieć papugę, ręka w górę. Ja akurat mam jedną cały czas. Ale ona śpi i ona nie zejdzie z ciebie. Ja się nie spodziewałem, że to tak od razu one się przekonają i w ogóle nie. Ona schodzi w ogóle, Mati, po tobie, bo chyba za wysoki jesteś. Cześć. Ale słodziak. Nie przybliżaj tak do mnie, bo ona się boi. Ej, moja jest ładniejsza czy twoja? Moja. Bo ja mojej nie widziałem jeszcze dokładnie. To jest taka różowo-szara, moja jest kolorowa. Rozdaję jedzonko, kto chce jedzonko lub patyczek. 3,50. Ona jest nienormalna. Nie, ona nie reaguje. Ona śpi, co? Ona śpi, ona ma... Ja się boję teraz ją zrzucić, bo... Nie zrzucaj jej. Bo jak ją zrzucę, to ona chyba nie wstanie. Dziobała mnie przez ciebie. Ale aż tak podniosła... Chodź do mnie. Jest, odebrałam mu papuszkę. No boję się ten. Luba. Chciałem powiedzieć, że nie chcę już nawet ode mnie jedzonka. O, ta chce. Ale chciała mi ukraść już na samym początku. Moja śpi i nie wiem, jak ją totalnie zrzucić, co nie? Ja jestem zachwycona tym miejscem. Naprawdę jestem zachwycona i fajnie jest, że jesteśmy tutaj sami jednak. Te papuszki są skupione tylko i wyłącznie na nas, prawda? No, fajnie. Cieszy mnie to bardzo. I chyba będziemy już kończyć tutaj odwiedziny tych papużek. Nie ma tutaj nikogo też, kto by nam troszeczkę o nich opowiedział, a my tak naprawdę o nich nie wiemy nic.
Myślałam właśnie, że będą jakieś ciekawostki, albo ktoś będzie koło nas, kto będzie coś nam po prostu powie na ten temat, ale niestety nie. My polecimy teraz coś sobie zjeść i wtedy wam jeszcze na chłodno, jak już stąd wyjdziemy, tak bez stresu, bo trochę się jeszcze stresuję, że coś źle zrobię albo zapowiem za głośno. I jak będziemy już na jedzonku, to na spokojnie już wam opowiemy troszkę. Misiek, knęliśmy się, a zobacz, on naprawdę nazywa się Pinky. O! Wiesz, co jest jeszcze gorsze? Co? Że żarcie nam ukradł White2115. Ona jest naprawdę Pinky. Dobra, teraz idziemy coś zjeść na szybciutko. Pogadamy jeszcze za chwilkę, bo tutaj się robi kolejka i musimy szybko zmykać. Także zostawcie lajka. Spójrzcie tam. Niby papugarnia. A tutaj papugi bez skrzydeł. Ale dobre. Jeszcze co chciałabym zapytać was po wszystkim, to czy jesteście team Megapacker, czy team... Czy team Curry to Grande. Oczywiście, że jesteście za mną, bo mnie kochacie tak samo jak ja was kocham. A tak wracając do papugi, co myślisz? Będziemy mieli tą papugę, czy nie? Nie, bo się drą. Ale to tak podobnie. Co ci by to... Ale tak podsumowując, myślę, że mega fajne doświadczenie. Byłem sceptycznie nastawiony wcześniej do tego. Ale jak poszedłem, to nie żałuję. Śmiesznie, fajnie. Ukradli mi jedzenie. No i tyle w zasadzie. Ta papuga biała to była naprawdę okropna. No. Napiszcie w komentarzu, gdzie moglibyśmy jeszcze jechać i odwiedzić jakieś fajne miejsce, jakieś fajne zwierzątka, z którymi moglibyśmy spędzić troszeczkę czasu. Nie zapomnijcie o subie i lajku i o komentarzu oczywiście. A dobra, chyba kończymy. Buziaczki, trzymajcie się. Pa!